Witajcie! W dzisiejszym odcinku Ranked. Pierwszy Ranked. Gram w formie supporta. Ze mną Eziu. Niestety nie w Primade, ale cóż. W każdym bądź razie mam nadzieję, że się będzie podobać i zapraszam do oglądania. Cóż, co do drużyn. U nas w formie junglera Maokai, na topie mamy Jervana, na midzie jest Akali, a na dole jest Eziu jako AD Carry i support, czyli ja, czyli Taric. Cóż, we wrogiej drużynie. Tak jest, bijemy miniony. We wrogiej drużynie jest w formie AD Carry Draven jako support Soraka, jako jungle V, jako top mamy Cho'Gatha i na midzie Katę. A masz. Kurde, jeszcze nie mam chwilę, żeby go uleczyć. O, fajnie. Cóż, a drużyna już się zaczęła flamować. Jest fajnie. Oho. Gdyby ty mieć stun, to byłby kill. Tak, to byłby kill. Cóż, jak na razie nie jest źle. Heal tu, stun tu. Dobrze. Jak widzicie, mam tutaj bierny dodatek od pancerza dla moich sojuszników oraz dla mnie samego. Ojej, zresztą się będzie cofnąć, bo manysz brakuje. No cóż. Aha, widzisz, że Akali już zaczyna feedować. Fajnie. Morda placku. Jak słyszycie, za mną są inni komentatorzy tej wspaniałej gry, którzy wyraźnie nie grają się, nie znają się na graniu supportem. Support z haszem. No jeszcze to sklika. O Jezu. No, kurde. Jaka szkoda. Banan leciał. Długo jest. O, idzie ma. No dawaj. Ach, źle. Pójdzie, tak jest! Tak się... Tak się właśnie ludzie gra supportem. Pamiętajcie, zabierać junglerowi wszystkie kille. Nie, no dobra, żartowałem. To oczywiście był żart, no ale cóż, Maokai widać było, że się wycofuje, więc nikt go by nie zdołał zabić, no a ja... A ja cóż, powiedzmy, że okej, jestem supportem, ale tym niemniej sfidowany support zawsze pomaga dobrze. Na przykład może kupić więcej wardów. Zostawić mi fauna. Nie, całkiem powiedzmy sobie nie najgorzej radzi. Przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie później, ale...
No tak, tutaj. No przepraszam, i tak by się zmarnowały te minionki. Właśnie. Nie wolno marnować creepów. Pierwsza podstawowa zasada LOLa. Rozumiem, że druga absurdalna różdżka. Jakbyś miał... Kurde. Jakbyś miał... A, usta. To byś teraz nie pani. Heal and zibi ten, please. Ahaha, tak kiwał. Dobrze, Eziu tutaj ładnie skajtował, muszę mu przyznać. Ojdź. No właśnie. Oto wspaniała gra petekiem. Obok darikiem. Dobrze. Spójrzmy na Ezio. Eziu. 1 kill 18 milionów. Nieźle. W porównaniu do Dravena 0 kili 2DD 19 milionów, mamy wyraźną przewagę. Jak się tylko go heal nie znaczy się. Nie wiem, z góry coś krzyczą. Nie wiem kompletnie po co i dlaczego, ale niech im będzie. Cóż, 4-1 drużynowo. Jest dobrze. Muszę przyznać. Kurde, mógłby troszeczkę bardziej agresywnie grać na Eziu, bo robi się nudno. Ach, schrzaniłem. Niepotrzebnie ten egzost, niestety. Zużyty. A masz. Nie bardzo dobrze, że Draven zrobił mnie ulta. Co to był za wspaniały gank? Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. Takie ganki psują całą grę. Właśnie tak. Haha. Młotem w ziemię. Zostawiając tu nam na biały ślad. Szczególnie gdy gra na nim dalej. No cóż. Stary kły w 2 killa. Jest nieźle. O, Waj znowu gank.
Oj, Draven. Spadamy. Spadamy. Dobra. Trzeba się będzie cofnąć. Ale to za chwilę. Zastanówmy się. To i buty, tak. Na tym poziomie już mi potrzeba butów. Ale jak widzicie, jest naprawdę ładnie. 6-1 drużynowo. Support 2 kile. Jest dobrze. Tak. Jak mi mówią komentatorzy z tyłu. Mówią komentatorzy z tyłu. Gdybym był hobbitem, nie potrzebowałbym butów. Otóż jeszcze naprawdę, ale niestety hobbitem nie jestem. Czasem też tego żałuję, ale bywa. Jeżeli u hobbitów wszystkie części i części ciała się skalują do wzrostu, to myślę, że jednak wolałbyś dostać się swoim obecnym wzrostem. O. Dawaj bez przerwy tutaj gankuje, co mnie, muszę przyznać, troszkę denerwuje. No ale cóż. Nie wiem, nie wiem, tylko gadam z tobą. Nie, nie o to mi chodzi. Tak, dokładnie. Epicki śmiech mojego komentatora w tyle. Gruchy 9-5. Ponieważ pamiętacie... Pamiętacie może ostatnią grę, w której on komentował? Po obejrzeniu jej, przesłuchaniu i waszej reakcji na nią, to znaczy dislajkach, muszę niestety zrezygnować z opcji obsadzenia go w roli komentatora. To robię z wielką przyjemnością. Natomiast wciąż będzie z nami grał. To przez ciebie. To ty na miłość pod latarnią. No cóż. Draven prawie ubity. My też. Jest nieźle. No ja jeszcze go zabiję, co? Tak nozi. Niestety ten Ezula mi aż miło. No ale co mam zrobić? Nic nie poradzę. Staram się nie KS-ować. Biję tylko wtedy, kiedy naprawdę go nie ma w okolicy. Czogat, cóż, może gankować. Całkiem niezłą ma opcję ganków z tych swoich kolców. Chętnie byś cię radził na swojego kolca. Tak. Różowy tarik. To jednak by wszyscy widzowie chętnie kiedyś tam by się oglądali, więc wszyscy by zobaczyli, jak to się skończy. No. Dawaj tą surakę w mordę, no wreszcie.
Kurde, już myślałem, że w życiu. Ach, niestety, przykro mi, ta gra mogłaby być dwa razy lepsza, gdyby tylko Eziu troszeczkę ogarniał. Zaczyna mnie już naprawdę denerwować to, co on tutaj odwala. Kurde, bije więcej od niego i jeszcze logiczniej. Jezus, gdyby teraz miał ulta. Albo ku. Gdyby teraz miał cokolwiek. Tak, kolejny ranket postaram się wam zrobić w Primadzie. Ja jako support plus AD Carry, którego znam, znaczy się właśnie rzeczony przed chwilą Grucha. Więc mam skromną nadzieję, że będzie to na nieco wyższym poziomie bot niż widzimy tutaj. No a teraz myślę, że się cofnę. Tak, tak, Czogat. Wskakuj! Wskakuj pod wieżę! Jezus Maria. Co za Ezreal. Proszę was, powiedzcie mi w komentarzach do filmiku, co wy sądzicie o tym Ezrealu. Jestem bardzo ciekaw, jaki ogólnoświatowy flame na niego pójdzie. O ile oczywiście pójdzie, bo może nie pójść. Ale niech już będzie. Dobrze, to mi się przyda. Dokupimy trochę HP. Dobrze. Mało tutaj tam trzyma topa, przepraszam bardzo, bota. Mało jest naprawdę dobrym graczem na bardzo dobrym czempionem na obronę. Tym swoim ultem. Kurde, mało, spadaj. Oczywiście, bo nie ma Ezreala, jakże. Ale przed chwilą go nie było. Ten, który nawet AP AD nie ma. Nie ma? No 170. To... tak, no cóż. Jak widzicie, jestem doskonałym supportem i bardzo dużo biję przy okazji tego, że dobrze supportuję. Całym sobą chyba. Cóż, ale gra jest naprawdę ładna. Muszę przyznać. Stunnij tą kasę. Nie mam jak, nie mam, mam za mało niestety. Zaraz spróbujemy kogoś jeszcze ubić. Raven przyznał się, że jest się. Zgodnie z całą prawdą. Nie jesteś walonym tankiem. Ale się chwilujesz, tak że robisz za tanka. O to chodzi właśnie. Gdybyś był stunowo potrzebny. Nie jest normalny. Cóż, nie jest źle. Nie jest źle. Na spalnię chcemy. Troszeczkę mało życia mam. Będę musiał zaraz dokupić jakiś pas giganta albo coś w tym rodzaju. A już myślałem, że chcę mnie wszamać. No ale mu nie wyszło. Czoga tu mnie zjeść wszystko, włącznie z szmaragdami.
Jezus, jaki fokus na Dravena. Spójrzcie tylko na to. Zostaw mnie. No, niewiele brakło. Dobrze. Jak widać, moja drużyna sobie naprawdę dobrze radzi. No, tutaj trochę głupi flash ze strony tego Maokaja. No ale... A może jednak ubiją tą Sorakę. Ubijcie tą Sorakę, please. Kurde. A jednak. Dobrze. Szkoda, że Jervan, a nie na przykład Eziu, ale cóż, no skoro Jervan się fiduje, no to niech się fiduje i na zdrowie mu. Przed chwilą drugi dead był. No dobrze. Gdzie jest Ziel? A, na spawnie. Oho, znowu. Tak, tak, próbujcie mnie jeszcze bardziej gankować, kurde. No, pięknie. Znowu piękny fokus na Dravena. I wygrywamy. Dobrze. No, Ezreal może byś puszował tą wieżę, kurde, bo... Bo to by w trakcie, no? Na 4 chwilą. No wiem, tylko ale ja stunnąłem jego, żeby nie przeszkadzał. Dobrze. Wreszcie jakieś dobre ku ze strony Ezia. Trzeba mu to przyznać. Gdzie ten czogot jest? Tam jest. Mama troszczy, żebyśmy mieli zrobić, dała nam jeszcze jedną stronę. Super. Super, super. Masz heal'a, proszę. Cóż. Oczywiście nie chcę krakać, bo czasami się zdarza krakać. Bez sensu, ale... Całkiem wydaje mi się, że mamy spore szanse na wygranie tego. No. Po co on robił tego ulta? Matko boska. Przecież to, ten czogat ma zbyt dużo życia i zbyt dużo wszelkiego defensa, żeby... Czogat. No oczywiście, żeby go nie ubił. Nie, wprowadzam daje pancerz, nie? Co do pan, mój skórę. Pójdź Ezon dodaje na pancerz. Spaluje się za bomba, ale... O, dobrze. Dobry gank Akali. Dobry gank Akali. Pan. O, widzę, że Akali naprawdę zaczęła bić. Co ona ma? No. Dobrze.
prawda, ja zwykle Akali mniej buduję. Nie buduję zwykle nią Relay, ale. Ale jeżeli. Ale jeżeli to się u niej na tej grze sprawdza, a widać, że się sprawdza, no to tylko tym lepiej. Ile ma Draven Farmy? 82. No cóż. Tak, że tak powiem, nie odezwę się na temat. Za to kupię item, którego, pamiętajcie, nigdy nie kupujcie na supporcie. Ale ponieważ ta gra jest bardzo prosta i idzie bardzo ładnie, no to dużo większe obrażenia i heal również, ale one się przydadzą. Natomiast pamiętajcie, tego na supporcie nigdy nie kupujcie, chyba że gra jest w oczywisty sposób wygrana. A ta jest. Eziu, gdzie ty idziesz? No dobra, możemy przywołać mida. No dobrze, tutaj. Boże, ta kata powinna ubić tego Maokaja, aż powinna go posiekać na drobne strzępki. No, dobrze. Eziu tribe kill. Pięknie. Tej gry już zasadniczo się nie da przegrać. Nie wiem, co by się musiało stać, żebyśmy to przegrali. Aż mi się chce wskoczyć po tego Dravena, przyznam szczerze. Ale dobra, nie będę gridował. Ja w sumie jestem tylko supportem. Okej, jest absurdalnie wielką różdżką, ale tym niemniej wciąż supportem. Goodbye. A zostaw mnie w spokoju. No, naszej drużyny już nic nie może zatrzymać. O, tak. To lubię w Akali. To lubię w Akali. Ten damage. No i cóż, i tak oto mamy pierwszy wygrany ranked. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnej grze. Mam nadzieję, że się podobało, żegna się z wami. Oznaczony i ci idioci za mną. Cześć!